Witamy Was serdecznie. Andrzej Grabarz w naszym studio. Kojarzycie go ze środowych spotkań by Skype, a tutaj na żywo, a temat zupełnie inny. Terapia Dien Cian, terapia profesora, terapia refleksologia twarzy. Andrzeju, przychodzisz z czymś, co też po tytule audycji mówi, że to jest niezwykle proste i bardzo skuteczne. Tak, dokładnie też jest. Witam serdecznie wszystkich. Cóż, rzeczywiście jest to taka metoda bardzo wyjątkowo skuteczna, wyjątkowo prosta, którą opracował jeszcze w latach 70. i 80. doktor wietnamski Bieu Quoc Chau. Zajął się nią, ponieważ szukał po prostu bardzo szybkiej metody pomocy ludziom, szczególnie tym po wojnie wietnamskiej. Na tej podstawie swojej wiedzy dotychczasowej, czyli refleksologii, która również była właśnie częścią jego wiedzy, medycyny również chińskiej, takich podstaw medycyny chińskiej i zwykłej medycyny oraz medycyny tradycyjnej wietnamskiej, zauważył po prostu pewne schematy, które się powtarzają i pomyślał, że skoro refleksologia istnieje na dłoniach i również na stopach, to tak naprawdę układ nerwowy, który jest najbliższy naszemu mózgowi, istnieje na twarzy. A że twarz również wyraża najwięcej naszych cech takich osobowościowych, zdecydowanie ma najszybszy prawdopodobnie wpływ na nas samych. I stąd cała jego koncepcja stworzenia właśnie tej refleksologii twarzy Dien Cian. Wiesz, kiedy sobie tak właśnie przypominam przykładowo Sujok, kiedy nam pokazują, świetnie, taka to jest z Korei pochodząca metoda pracy z palcami, z dłońmi, prawda, tam też dłoń odzwierciedla praktycznie całą strukturę ciała. To jest w ogóle, porozmawiajmy o tym, fascynujące, że ktoś dostrzegł, nie pierwszy, ale też widzę, że konsekwentnie jakby chciał to zobaczyć, co się dzieje, jeśli chodzi o tą fraktalność, tak, struktury biologicznej człowieka. To wszystko się odbija we wszystkim, tylko trzeba mieć to zobaczyć? No, dokładnie na tym to polega. Na przykład twarz człowieka, mówisz, to też można powiedzieć, jest taki też obrazek, przygotowałeś dzisiaj, że... Tak, tak, ale może na samym początku prosiłbym o pokazanie samego profesora, tak, chociażby, żeby tak, spojrzeć, tak, kim, złożyć. Tak, kim ten człowiek jest. I on tam jest po prawej stronie, akurat takim narzędziem dotyka kogoś w twarzy. Więc tak, może zacznę od tego, to jest taka, prosiłbym kamerę na mnie, jeśli to jest możliwe, pokażę taką zasadę, którą on bardzo prosto właśnie wyraża w tym jednym geście. Otóż zauważył tą fraktalność, o której ty wspomniałeś, tak? Więc jeżeli mamy dłoń, on stwierdził, skoro tutaj jest układ nerwowy i na twarzy również, więc zamykając tą dłoń, ona prawdopodobnie będzie oddawała te same ruchy, co nasza głowa. Z jakiegoś powodu. On nie zna powodu, niemniej mówi, to jest powtarzalność w naturze. Ty to nazywasz tą fraktalnością. I teraz może pokażę ten ciekawy właśnie ruch. Otóż on wygląda tak. I okazuje się, że bezpośrednio znalazł w naszym ciele w jakiś sposób są zapisane informacje o, na przykład, że nadgarstek jest naszą krtanią, tak? Tył nadgarstka jest naszą szyją. To jest nasza głowa, więc jeżeli na przykład pocieramy pięść u góry, to wpływa rzeczywiście na bóle na przykład głowy. Jeżeli pocieramy ją z przodu, to jest na twarz. I w tym momencie ten środkowy palec, o którym właśnie teraz ty mówiłeś, akurat tak. Napomnę, ponieważ w tej medycynie, o której ty wspominałeś, się to rzeczywiście wykorzystuje. Okazuje się, że środkowy palec, który jest wykorzystywany raczej w innym znaczeniu w naszej kulturze, niemniej u nich, bezpośrednio to jest twarz, tył palca to jest tył głowy. Uwaga na mikrofon, tak? To jest szyja, brzuch i tak samo z tyłu, to właśnie jest tył szyi, plecy, więc rzeczywiście uciskając to, ma to bezpośredni wpływ. Niemniej, ponieważ ta fraktalność występuje wszędzie, można ciało rozpołowić, tak? I tak samo jak pięta jest naszą głową i powiedzmy tutaj dół nogi jest naszym podbrzuszem, sama goleń jest naszym kręgosłupem, więc on znalazł, że to jest po prostu cały czas powtarza się ten sam właśnie fraktal, ale największa ilość informacji i te, które są najszybciej dostępne, są na twarzy. Z jakiegoś powodu twarz jest najbardziej wyrazista w naszym ciele i on stwierdził, że skoro tak jest, to z jakiegoś powodu. I w tym momencie, obserwując, co się dzieje na twarzy ludzkiej, znalazł pierwszy punkt, wyszedł z koncepcji, że prawdopodobnie nos jest naszym kręgosłupem. I tutaj zaczął, właściwie od jego pierwszym pacjentem był ktoś, kto miał problem z dolną częścią kręgosłupa.
I on po prostu pomyślał, skoro w takim razie to jest kość ogonowa, tak, sam czubek kości ogonowej, to prawdopodobnie gdzieś tutaj będzie ten odcinek lędźwiowy, gdzie ten człowiek miał problem. I tu właściwie znalazł pierwszy punkt, on się znajduje mniej więcej w tym miejscu. Hmm. Poprzez ucisk tego punktu 45 sekund, czy to ja, czy to ktokolwiek inny, czy wierzy, czy też nie, ta metoda zadziała, popuści po prostu ból. Mhm. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Niemniej, co jest bardzo ciekawe, że nie można tak naprawdę, jeżeli ktoś chciałby sobie ucisnąć ten punkt, gdy z organem na przykład wszystko jest w porządku lub z kolanem, nic się nie będzie działo. Co się okazuje, że te punkty naszej twarzy, one zaczynają się aktywować wtedy, gdy mamy dopiero jakiś problem w ciele. Czyli organ, jeżeli powiedzmy jakiś tam swój, nazwijmy, zastój energetyczny, on da znać na poziomie między innymi twarzy, również innych fraktalów w naszym ciele, ale twarz jest najszybciej dostępna. I tutaj może taka fajna właśnie koncepcja, którą chciałbym również pokazać, która jest tłem w sumie naszej dzisiejszej rozmowy. Mm-hmm. Poprosiłbym o ten taki kolorowy rysunek z tą czerwoną postacią. Mm-hmm. On właśnie pokazuje nam takiego tańczącego, ja to nazywam tancerza, to jest tancerz. Mm-hmm. I on rzeczywiście ma taki wyjątkowo prosty układ, ponieważ on jest ułożony na twarzy i dokładnie zaznacza strefy, które potrafią wpływać na konkretne organy. Czyli jeżeli ktoś ma problem na przykład z prawym łokciem, to wystarczy, że uciśnie sobie naszą prawą brew, mm-hmm, i to zrobi paznokciem. Ja akurat używam paznokci, niemniej do tego oczywiście istnieją tutaj lepsze narzędzia, ale domowym sposobem albo jest to zapałka lub paznokieć, ucisnąć sobie przez 45 sekund. Prawdopodobnie, jeżeli ten punkt jest bolesny, to znaczy, że coś się w organie, w tym konkretnym łokciu coś się dzieje. Jeżeli on nie boli, a jeżeli łokieć boli, punkt nie boli, to znaczy, że stan jest bardzo poważny. Wtedy należy to dłużej uciskać. I za każdym razem, czy chcemy, czy nie, to po prostu pomaga. Słuchaj, wróćmy na momencik do właśnie samego autora i też, znaczy, czy jego specjalność, bo jest profesor, tak? To znaczy, jaką specjalnością, powiedzmy, było wcześniej? Bo przecież tego na uczelniach w Wietnamie chyba nie wykładali, tylko on musiał podpatrywać, powiedziałeś. Wiesz co, on zaczął od literatury i filozofii. Filozofii. Tym się rzeczywiście zajmował tam w 60-tych latach, studiował to 5 lat, ale jego dociekliwość polegała właśnie taka, była typowo filozoficzna, ponieważ dużo odzwierciedleń w medycynie tradycyjnej, takiej konwencjonalnej i również medycynie chińskiej, po prostu są pewne takie... Analogie, tak. I nazwijmy to te fraktale, które one się gdzieś tam powielają. I on nie wiedział dlaczego. Chciał to połączyć w jakiś sposób, znaleźć jakąś metodę i zasugerował się właśnie w tym. Dlatego w tej metodzie akurat używa cały czas tej fraktalności i on nie to, żeby coś wiedział, tylko przypuszczał, że tak będzie, ponieważ zauważył, że ta fraktalność wcześniej działała. To tak bardzo ładnie koresponduje też z tą taką filozoficzną zasadą, nie tylko wschodu, podobne przyciąga podobne. No bo właśnie. Koniec końców, jak działałem tutaj, bo to podobne do mini twarz, tak? Na twarz, albo tutaj coś z łokcia, powiedzmy, no tutaj łokieć. Mm-hmm. A ty jak zetknąłeś się z tym? Musiałeś gdzieś przecież jakiś przejść kurs, warsztaty, zajęcia? Dlaczego akurat to? No tak, akurat rzeczywiście byłem chyba pierwszym Polakiem, któremu się udało. Gdzie to robiłeś? W Szwajcarii? W Szwajcarii, tak. Mm-hmm. Robiłem to na terenie Genewy. Tam jest jeden z ośrodków, gdzie rzeczywiście ci ludzie, którzy byli bezpośrednio przez pana ciała, byli szkoleni. Oni tam mają swoją szkołę, ale tych szkół że jest więcej. Niemniej podczas, powiedzmy, przez ostatnie 30 lat rzeczywiście on sporo działał i czy na terenie Europy, czy Azji, więc czy tam w Bahrajnie, w Indiach, na terenie Europy. Tych osób, które się tym już zajmują, jest więcej. Wiesz, tutaj ja wiem, że taki profesor powiedziałeś, że to trudno wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. No, zasada podobne, powiedzmy, przyciąga podobne, czy też wiąże się z podobnym, więc oddziałuje na podobne. Mm-hmm. Też może szukać w takich pojęciach zasada rezonansu, gdzie też, powiedzmy, drganie pewnej częstotliwości, jak napotyka na to, że ma tą częstotliwość, że są coś drugiego, to się wzajemnie, prawda, zaczyna wibrować podobnie. Więc to by, bo tak szukam jeszcze, zacząłem do tych praktycznych, paru fantastycznych rzeczy, o których chcesz jeszcze powiedzieć, dojdziemy, to właśnie, żeby tak jeszcze tak się wgłębić, wiesz, w sens, wiesz, tego, że to tak dzieje się, że no powiedzmy, że to jest struktura przestrzenna, to jest struktura geometryczna, więc tutaj jakby musimy sobie powiedzieć, że skoro kształt taki, a nie inny, oczywiście w mini, prawda, wymiarach, jest taki
taki sam jak ten sam kształt, tylko że większy, to między tymi kształtami, mimo że jest różnica wielkości oczywiście, no występuje jakieś porozumienie, jakiś rodzaj właśnie rezonansu, tak bym sobie mówił, no czyli kształt w tych naukach alternatywnych, jak wiemy, mówi się pewnie kształtu, prawda, no czyli kształt wpływa na wszystko, no, nasz organizm, no więc tym bardziej wydaje mi się logiczne, że tutaj porozumiewają się ze sobą rezonanse po prostu wypływające z faktu, że jest kształt, to nie jest mały rysunek, to jest cała struktura przecież, prawda, biologiczna, która ma to uformowanie, tak? Więc można byłoby sobie troszkę jakoś to zracjonalizować, żeby jakby wiedzieć, że to nie jest takie sobie czary-mary, nie wiadomo skąd i dlaczego, tylko gdzieś jest jakiś mechanizm, tylko do końca przez nas nie jest jeszcze rozpoznany, naukowo na pewno mało znany, a liczą się efekty, tak? To coś, co się dzieje. Zdecydowanie. A ty miałeś w praktyce takie jakieś czasami, coś cię bolało czy coś i sobie to właśnie uruchamiałeś? Ja to cały czas stosuję, wiesz, nawet dzisiaj akurat miałem jakiś problem z kręgosłupem, sobie ugniatałem jadąc tutaj tak do Wrocławia, także to naprawdę działa. Czy chcemy, czy nie, to nie ma naprawdę znaczenia, nie ma nic wspólnego z wiarą. Można jedynie nie trafić w punkt, to jest jedyny problem. Jeżeli się po prostu naciśnie zły punkt, może rzeczywiście nie będzie go odpowiedzi w ciele. Ale tutaj wracając do tego, o czym ty mówiłeś, o tych kształtach, no medycyna chińska o tym mówi, akurat to też studiowałem przez długie lata, powiedzmy medycynę japońską, która się bazuje na tym, ale pan Chiao, on cały czas o tym wspomina, jako jedną z tych podstaw właśnie zrozumienia jego metody, od tej symetrii, tak? Tak. Więc ta symetria ma to do siebie, że on wyszedł z tego samego założenia, co medycyna chińska, że my jesteśmy mikrokosmosem makrokosmosu, tak? Czy tego chcemy, czy nie. W jakiś sposób jesteśmy częścią tego wszystkiego, a jednocześnie jesteśmy odrębnością. No i właśnie powtarzając cały czas ten sam schemat, on zauważa te same schematy w naszym ciele, czyli można powiedzieć, czy nos, czy nasza twarz jest mikrokosmosem naszego ciała. To się powtarza naprawdę w nieskończoność. Czyli generalnie wiemy właśnie z tej medycyny wschodu, że wszystko się tak właśnie odzwierciedla, jak widzimy, ktoś robi refleksoterapię stopy, no więc przez stopy wszystko, mieliśmy też audycję o tym i tak dalej. Dalej, iridologia, diagnostyka, powiedzmy, co tobie jest bo wokół. Ludzie mówią, że ucho też, jak analizujesz, ma te wszystkie miejsca, które gdzieś tam za coś odpowiadają. Powiedzmy, barce, te słynne uciskania, czy dotykania, prawda, tą czaszki, tam też gdzieś coś za coś odpowiada i gdzieś trzeba lekko przycisnąć, pomasować i zaczyna się jakiś proces. Rzeczywiście, no nie wiem, czy jest taki organ ciała, który jakby nie odzwierciedla, jaką organ ciała, czyli jaka część, który nie odzwierciedla całości, wiesz, no, ale najbardziej poręcznie to jest właśnie bardzo ciekawe. Jest skupić się na tym, co daje twarz, jako odbicie też całej struktury. Jest to jedyna część twarzy, czyli część ciała, która jest zawsze widoczna, tak? Łatwo do niej dotrzeć. Najbardziej widoczna i wręcz konieczna, tak? No i ten mózg w środku, prawda? Tak. Zakrytych oczów nie nosimy, musimy je odkryć chociażby po to, żeby wiedzieć, co nas otacza. Czyli taką masz, nie wiem, broszurkę tego profesora, czy ja tutaj... To jest akurat nasz kajet, który tam otrzymaliśmy na samym początku, rzeczywiście z wytłumaczeniem tych reguł, na czym to polega, tak? I tutaj jest cały zestaw, tu bym może prosił o pokazanie twarzy z cyferkami, ponieważ właśnie na tej twarzy widać punkty, które on znalazł, one mają bardzo dokładne zastosowanie i stworzył do tego całą mapę, taką matrix, w jakie punkty wykorzystywać w danych chorobach. On oczywiście na samym początku szukał pewnych organów, potem zauważył, że jeżeli to naciskamy, na przykład obniża się również temperatura, więc on utworzył cały taki matrix, cały czas nad tym to tworzy, więc jest to taka bardzo żywa medycyna i dodaje te punkty. Również osoby, które w tym uczestniczą, tak jak powiedzmy my terapeuci, jeżeli znajdziemy na przykład kolejny nowy punkt lub inną kombinację, która lepiej działa na coś, zgłaszamy to i on może to wziąć do swoich badań, sprawdza to u siebie bezpośrednio w Instytucie w Wietnamie. No i może pokażę tutaj takie... Akcesoria są też takie. Takie akcesoria, tak. Ponieważ one są takie dość nietypowe. To jest właśnie takie najprostsza taka igła. Ona jest zakończona tak tempo.
Niemniej ona właśnie służy do ucisku bezpośredniego konkretnych punktów na twarzy. To samo można osiągnąć oczywiście uciskając zapałką na przykład, co jest bo się, czymś, żeby nie przebić, skóry. Tak. To jest akurat zrobione profesjonalnie. Jest to zrobione również z kości krów, ponieważ czarnych akurat kości ma to do siebie ten produkt, że po prostu nie rozwijają się na tym bakterie. I tylko z tego powodu tak to zrobił. Niemniej tutaj zasadą właściwie tej medycyny jest również oczywiście wykorzystywanie tych przeciwnych biegunów, yin-yang, tak? Aha. Więc mamy zawsze stronę yin i mamy stronę yang, więc jeżeli działamy na jakąś strefę, na przykład kogoś boli kręgosłup, tak? Możemy się tym po prostu sobie w ten sposób robić. I to naprawdę w tym momencie działamy na większą ilość punktów niż przy bezpośrednim ucisku. Jednocześnie również istnieją o wiele większe narzędzia, które można już stosować na większe części ciała, czy to kręgosłup, czy nogi, czy nie wiem, podudzia. To się właśnie stosuje, te inne instrumenty. To na przykład jest do odprowadzania od oparzeń. Jeżeli ktoś ma oparzenia, masując się tym, rzeczywiście temperatura obniża się w tym momencie w ciele. I też nie za bardzo wiemy, z jakiego powodu. Po prostu tak się dzieje. Także... Po prostu, czy jak ktoś ma coś gorączkę, to by było dobrze to stosować? Zapewne. Zapewne, chociaż punkty bezpośrednio na twarzy o wiele szybciej sprowadzą, tą temperaturę obniżą. Tu jest akurat takie śmieszne, takie grabki, one są dla tych, którzy mają problemy z owłosieniem. Po prostu aktywują komórki na naszej głowie, czy gdziekolwiek się drapiemy. Jest to zrobione z zwykłego metalu, więc to nie jest nic takiego nadzwyczajnego. Ale zauważono, że gdy ktoś się tym czesze, po prostu odrasta coraz więcej włosów. Właśnie jakieś praktyczne takie sytuacje, gdzie, nie wiem, pamiętasz, czy z zajęć, czy z własnych doświadczeń, że gdzieś trzeba przycisnąć, a coś typowego, powiedzmy. Tak. No to jest, to może tak, rzeczywiście dużo osób ma problemy. Tą osobę, którą tam pokazywaliśmy, tak. tego tancerza, jego można zastosować do wszystkiego, jeśli chodzi o cały układ kostny, mięśniowy, ponieważ jest bardzo prosty. Czyli jeżeli weźmiemy te ręce, które są tutaj rozłożone, tak, tutaj mamy kręgosłup z naszym tłowiem, tutaj się rozchodzą już nogi, kolana są mniej więcej tutaj i spotykają się stopy. Ktokolwiek ma problem, powiedzmy z prawą stopą, tak, boli go stopa, może sobie wziąć zapałkę, w tym przypadku ja akurat wezmę to urządzenie, ucisnąć się i prawdopodobnie poczujemy ból w tym samym punkcie. Jeżeli zrobimy to symetrycznie do lewej stopy, prawdopodobnie tego bólu nie będzie. Jeżeli boli nas ta stopa prawa, w tym momencie uciskamy się w tym miejscu przez 45 sekund. W żadnym wypadku nigdy, poza jednym punktem, którego nie wskażę, nie można sobie zrobić krzywdy. Czyli można się uciskać, 45 sekund jest to minimum, uciskać się w taki sposób, żeby było czuć, że to jest uciśnięte, nie głaskamy. W tym momencie reakcja zachodzi natychmiast. Zazwyczaj do 2 minut ustępuje ból, co najmniej powiedzmy tam w 30-80%. Powinniśmy uciskać dotąd, aż ból ustanie do 80%. 20% zawsze pozostawiamy ciało. Tutaj pojawia się pytanie, czy ta terapia jest tylko i wyłącznie pewną formą uśmierzenia bólu, czy też jest jednocześnie pewną formą działania na przyczyny tego powiedzmy bólu. Ona rzeczywiście nie zastępuje medycyny konwencjonalnej w żaden sposób, niemniej bardzo jej pomaga, ponieważ ja sam studiowałem bardzo wiele różnych metod, niemniej zawsze do niej wracam, zawsze od niej zaczynam, ponieważ ona daje rezultat od razu w ciągu 2-3 minut. Jeszcze przy rozmowie z pacjentem ja mu mówię, proszę się uciskać tu lub tu, albo sam to robię i dyskutujemy dalej. Jeżeli powiedzmy ma ktoś, nie wiem, zablokowaną łopatkę, ma zablokowany kark, tą metodą jestem w stanie to zrobić w ciągu 2-5 minut maksymalnie. W tym czasie, jeżeli miałby to robić na przykład masażysta, potrzebował pewnie 15, może pół godziny, z czego ja potem mogę przejść dalej po tych 5 minutach do innych metod, żeby uzupełnić. Niemniej już pierwsze bóle puszczą i można rzeczywiście o wiele szybciej komuś pomóc. O tyle jest to fajne, że zawsze skuteczne, zawsze. Nie zdarzyło mi się ani jeden przypadek, prócz tego, że nie trafiłem z punktem. Czyli sam na przykład źle wskazałem punkt, ponieważ z pamięci go próbowałem sobie przypomnieć, źle komuś wskazałem punkt i nie zadziałał. Nie miał prawa zadziałać, bo go źle wskazałem.
Natomiast można dłużej niż 45 sekund, nie każdy ma tam zegarkiem, ale tak na wyczucie, jak już minutę, dwie trzymam, no to wiem, że to już minęła ta spokojnie, ta pula czasowa i tak. Jak przedłużę troszeczkę, to nie jest problem. Nie, to można robić non-stop, nie ma tu żadnych ograniczeń. Jeżeli ktoś by poczuł na przykład, bo to czasami się zdarza przy jakichś większych chorobach, taki nagły wzrost temperatury, to wtedy sobie wziąć szklankę z wodą, napicie szklanki wody i to wszystko. Może mam jeszcze taki jeden przykład, który będzie dobrym chyba dla tych, którzy posiadają się tym problem z dolnym kręgosłupem, bo to jest typowy dzisiejszy czas od siedzenia za biurkiem. Więc może tu i tak pokażę pod włosami właśnie. Tutaj pod naszymi włosami dokładnie centralnie, tak, przez nasze czoło jest ten fraktal, znaczy kręgosłupa. Kręgosłup się rozchodzi w lewo i w prawo. Tutaj jest dół samego kręgosłupa, czyli ta nasza kość ogonowa, tak? Jeżeli ktoś ma problem z odcinkiem lędźwiowym, to delikatnie w prawo i delikatnie w lewo. Jeżeli kogoś boli na przykład bardziej strona prawa, może sobie ugnieść tylko delikatnie po stronie prawej, jeżeli lewa, po lewej, ale zawsze ja doradzam po prostu wziąć sobie trzy chociażby palce i sobie to ugnieść całe i sobie ruszać lewo, delikatnie w lewo i w prawo, żeby trafić dokładnie w te punkty. Nie zdarzyło mi się naprawdę, żeby to nie zadziałało. Czy naprawdę nawet w takich bardzo ciężkich przypadkach to również pomaga przy bólu, ponieważ rzeczywiście mój tata miał raka i sprawdziłem to, rzeczywiście uśnieżało to ból przynajmniej w 20-30%, chociaż był to już taki bardzo przykład ekstremalny. Ile czasu trzeba poświęcić, żeby się tego nauczyć, żeby to robić się skutecznie? No, jakieś kursy, warsztaty, ty sam przechodziłeś takie. Szczerze zajęcia. Ci powiem, to co teraz przekazałem, też z tym tancerzem, to wystarczy naprawdę do tak wielu problemów, że nie trzeba nic więcej wiedzieć. Zasada 45 sekund minimalny ucisk. Ucisk musi być nie, tak, żeby nie przebić skóry, ewentualnie szklanka z wodą, gdy komuś by się bardzo gorąco zrobiło, to wszystko. Jeżeli ktoś rzeczywiście chce robić kursy, one trwają o wiele dłużej. Tam są już głębsze zasady wykorzystywania punktów, konkretnych punktów, do tego, żeby przyspieszyć na przykład pewien proces. Jeżeli nas, powiedzmy, boli wątroba, możemy, nie wiem, w tych okolicach gdzieś tutaj uciskać, tak? Ponieważ będzie gdzieś tutaj, przepraszam, po prawej stronie, od tej strony, gdzieś tu będzie wątroba. Niemniej są punkty, ponieważ fraktalność polega to na tym, że to nie jest tylko jedna osoba na naszej twarzy, tych osób jest więcej i również organy są. Więc organy są tutaj rozmieszczone, są właśnie, jest nasza wesi, nie wiem jak to się mówi po polsku, nie, moczowy. Układ moczowy, układ tak. Płciowy. Układ moczowy jest tak, moczowy, tutaj są właściwie dookoła jelita, tutaj po prawej stronie jest wątroba, mniej więcej na tej wysokości, tutaj przy nosie, więc tu jest specjalny właśnie punkt do wątroby, po drugiej stronie oczywiście żołądek ze śledzioną i tak dalej, więc to jest dokładnie odpowiada naszym organom w ciele. Ta sama struktura jest znowu fraktalem rzucona na czoło, i więc powstają tam również punkty, które odnoszą się do organów. Niemniej, gdy chcemy rzeczywiście podziałać bardzo szybko, skutecznie na konkretną chorobę, czy powiedzmy jako przykład jakiś organ, może być kilka punktów na naszej twarzy. Prawdopodobnie, jeśli chodzi o wątrobę, to będzie pierwszy punkt, będzie tutaj, taki 54, i potem będzie prawdopodobnie gdzieś tutaj drugi, gdzieś tutaj trzeci. One bezpośrednio będą działać na wątrobę. Jeżeli ktoś ma na przykład, nie wiem, zbyt wysokie ciśnienie, będą to inne punkty, już niekonkretnie związane może z danymi organami, albo z kombinacją kilku organów, które spowodują, że to ciśnienie się obniży. Wiesz, to jest. A sam jak długo trwał, jak byłeś na tym kursie? Ile ty miałeś? One są weekendowe, więc to jest pierwszy kurs trwa 2 dni, kolejne kursy również. Czasami są. Nasz trwał 3 dni, ponieważ tam mieliśmy dużo akurat pacjentów, ponieważ przychodzili w tym czasie pacjenci, na których to stosowaliśmy bezpośrednio. I teraz kolejne kursy akurat będę robił jeszcze pod koniec maja. To będzie kolejne tam, nie wiem, 5 dni, ale to będą kolejne 2 etapy dodatkowe. Niemniej tutaj nie ma zbyt wiele wiedzy do zapamiętania, prócz punktów, które trzeba poznać na pamięć, nauczyć się tej siatki, która na twarzy występuje i zastosowania. I jeżeli wiemy na przykład, że wątroba jest odpowiedzialna za to i za to, więc w tych przypadkach musimy uaktywnić ten punkt wątroby. Jeżeli inny organ również w tych 2 przypadkach działa, musimy ten organ uruchomić. Więc musimy pamiętać o tych punktach i je połączyć odpowiednio.
To jest niezwykle proste. Czasami mamy kłopot, że proste i tanie metody, żeby na przykład uśmierzyć ból, z niedowiarą ludzie traktują. Na szczęście mamy teraz taki trend ku medycynie naturalnej, wielki comeback i też i widzowie NTV to są ludzie generalnie bardzo otwarci w tym kierunku i zapewne sięgniecie tutaj, posprawdzacie. To zresztą jak ktoś stosował sujok, no też ludzie, którzy wiedzą, że akupunktura to też ta idea, że coś tam powiedzmy się gdzieś coś wbija, czy akupresura. To są wszystko te, rozumiem, co profesor Chan tak musiał to przestudiować i z tego tylko jakby wyekstrahował już tak najbardziej elementarnie prostym poziomie, że każdy się może nauczyć, krzywdy sobie, że nie musi robić, to jest absolutnie tanie wtedy, no bo i to jest też taki problem, że to jest stanie, tak? Dlatego też ci, którzy jakby nie ma tutaj specjalnie potrzeby, żeby byli coś głęboko wtajemniczeni kapłani tej wiedzy, stąd też może ta metoda mieć trochę jakby problem, bo wiesz jak to jest, nie? No jak jest grupa ludzi, która się wtajemniczy, no to oni są później, wiesz, i płatni, no i wiadomo. Pośrednicy, tak, energii boskiej, no to, czy naukowej, tak, czy technologicznej, a tutaj to z punktu widzenia naszego, to jest absolutnie to, masz prosto ze źródła, twoje ciało, tu kosmos, ty, energia, robisz sobie sam i bardzo sobie pomagasz, nie musisz nikomu płacić i nam by bardzo zależało na promowaniu takich właśnie wiedzy. Że nie musisz mieć pośredników, nie musisz wzywać terapeutów do pomocy. No chyba, że jesteś już chory obłożnie, że nie możesz woli, prawda? To wtedy zawsze ktoś przeszkolony przyjdzie i w Polsce takie kursy są, czy jeszcze nie ma? Oj, nie sądzę. No, nie sądzę. One są we Francji, w Szwajcarii, w Niemczech, może w Hiszpanii, ale jeszcze w Polsce nie słyszałem, żeby o tym kursie mówiono. Chociaż wiem, że miał wystąpienie w 92 roku, był tutaj na jakimś zlocie w Warszawie. Ale coś będziemy się mogli tak więcej dowiedzieć w praktyce, bo tutaj rozmawialiśmy z Andrzejem też, żeby być gościem zlotu Harmonia Kosmosu, przypomnijmy, 23-26 czerwca na Polach Namiotowych, już nie, tutaj oczywiście Masyw Ślęży, zawisły Ostrowice, więc tam też praktycznie podejrzewam, jak cię będą zaczepiać nasi widzowie, to im po prostu jeszcze raz podpowiesz, pokażesz. Tak? Oczywiście, nie ma... A może się i kurs zdarzy za jakiś czas w Polsce i tego poprowadzisz? No nie sądzę, żebym mógł jednak tak jeszcze, szybko, jeszcze, ponieważ to jest do przejścia kilka jeszcze tam może przyszłości, etapów. No. Jest to jeden z takich obszarów, którymi rzeczywiście Andrzej się zajmuje, pasjonuje. Oprócz tego, że oglądacie go właśnie w okienku ze Szwajcarii, jak nadaje przez Skype'a, tak, tematy takie właśnie ekonomiczno-społeczne, tak jak widzicie, zdrowie, naturalna medycyna, to też twoja wielka pasja. Znaczy to jest tak naprawdę moją pasją. Najważniejsza, tak. To jest moja taka pasja, rzeczywiście zdrowie, zachowanie takich naturalnych energii, korzystanie z natury, cała reszta jest to tylko taka przyjemność na boku, po prostu informowanie się, bycie świadomym tego, co się dzieje dookoła nas. Gdybyś na koniec miał podpowiedzieć naszym widzom, gdzie mają szukać właśnie więcej informacji, które dzisiaj tutaj nam zaanonsowałeś częściowo? Byłoby ciężko, myślę, na internecie. Tak. Można tam tylko wyczytać pewną historię, tak, jak to się tworzy, ponieważ oni w jakiś sposób chcą zachęcić do ukończenia tych kursów, tak. Ale gdyby ktokolwiek miał jakiś problem zdrowotny, może się oczywiście do mnie zwrócić bezpośrednio. Jak się kontaktować. Więc bezpośrednio na mój e-mail andrzej.grabasz@hotmail.com. Bardzo pięknie, Andrzej. Dziękujemy ci. Zachęcamy wszystkich do praktykowania tej wiedzy, do ćwiczenia, uczenia się. I będzie, sądzę, jeszcze okazja i o tej sprawie porozmawiać z Andrzejem, jak przyjdzie do Polski. Aby tutaj częściej bywał. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.